jedziemy sobie ostatnim kółeczkiem na linii 213. Linia 213 jest tak naprawdę typowym połączeniem, albo jakby to ładnie za granicą zostało nazwane szafopasem między pętlą tramwajową Łostowice Świętokrzyska a osiedlem 4 pory roku przy ulicy Olimpijskiej. Trasa bardzo krótka, bo przejazd tą trasą zajmuje, żeby nie skłamać, 8 minut w jedną stronę, czyli tyle co nic. A ilość przystanków policzymy na palcach jednej ręki. Łódzka, jedyny przystanek na trasie na żądanie. Kolejny przystanek Niepołomicka, skręt w lewo. Liliowa, Hokejowa, Olimpijska. Przystanek końcowy, jednocześnie połącze początkowy. Trasa bardzo prosta. W porównaniu z 295, które w zasadzie tutaj podobnie kursuje też od pętli Łostowice Świętokrzyska do Zakoniczyna, ta wydaje mi się mimo wszystko troszkę ciekawsza. Na 295 raz je miałem w życiu, a i powiem szczerze, kręciło mi się w głowie. Na 213 mam je któryś raz, z tego drugi raz przed włączeniem na linię nocną. No i jest całkiem spoko, naprawdę nie jest źle, szczególnie dlatego też, że są długie postoje tutaj na Łostowicach, tak? A na Olimpijską wjeżdżamy i wyjeżdżamy od razu z powrotem. Trzeba uważać tutaj tak naprawdę na jedno i to samo, natomiast w paru miejscach. Chodzi o tą ciasnotę, o to samo, co się przewija na liniach, które tędy jeżdżą, między innymi 113 i 175. Dokładnie to skrzyżowanie, które tutaj widzimy. Jadąc od tego kierunku, musimy uważać, skręcając w lewo, na to, żeby nikt nam nie wyjechał tutaj do wyjazdu z Zielonej Strzałki, bo się tutaj nie zmieścimy autobusem. A jadąc w przeciwnym kierunku, w stronę Świętokrzyskiej, nawet jak mamy Zieloną Strzałkę, stoimy i czekamy. Bo tutaj nie wyjedziemy też, jeżeli ktoś się nie zatrzyma przed linią warunkowego zatrzymania na skrzyżowaniu. Tak jak my skręciliśmy w lewo. Zielona strzałka nie szkodzi, stoimy, czekamy na zielone i dopiero na zielonym jedziemy. Tutaj też jest parę takich chowek, więc tu się nie rozpędzamy zbytnio, szczególnie jak mamy Solarisa, który wiadomo jest bardzo miękki. Uważamy też tutaj naturalnie na ten zakręt, bo tutaj musimy przód wypuścić, żeby tyłu nie przeciągnąć po krawężniku. Więc patrzymy, czy z przeciwka nie jedzie jakiś większy samochód albo autobus. I to samo w drugą stronę. Jak jedziemy, zwalniamy, co prawda jest lustro, w którym nigdy nic nie widać, ale często tutaj w ciągu dnia mijają się autobusy. Warto tutaj przepuścić jednak tego znak przeciwka, ma troszkę bardziej ograniczoną widoczność jadąc po wewnętrznej stronie łuku. I w ten sposób płacimy sobie i koledze życie. Następny przystanek, skręcamy tutaj w prawo, nie przystanek, tylko następny punkt. Tutaj tak samo, musimy wypuścić, więc o, trzeba wypuścić tego, co tutaj wyjeżdża, bo inaczej się tutaj nie przepuścimy. Jeżeli nam tam zaczeka, świetnie, zaczeka. Niektórzy myślą bardzo dobrze, bo tu musimy wyjechać tak. Tutaj też jest bardzo ciasno. Tutaj trzeba uważać z osobówką. Tutaj właściwie, jak już to mamy opanowany gabaryt, to bez zwalniania przejeżdżamy. Ale przy samochodzie dostawczym trzeba uważać, tak? Trzeba zwolnić. No przy autobusie, tu się autobusy nie mijają, no chyba, że gdzieś jakiś kurs wypadnie albo będzie jakaś afera na trasie. Uważamy oczywiście tutaj tak samo, skrzyżowanie równorzędne, tak, pierwszeństwo ma samochód z prawej strony. No i poza tym zero filozofii, nie ma tutaj żadnych dziwnych drzew, na które trzeba tutaj szczególnie uważać. Nic się tutaj specjalnie niesamowitego dalej nie dzieje, chociaż... Chociaż na dalszym odcinku od przystanku Olimpijska, ponieważ żeby zawrócić tutaj w tym samym kierunku, trzeba objechać jakby osiedle, chyba tenisową ulicą, no nie pamiętam, czy rakietową, nie rakietową, rakietowa to jest wyselnie. Trzeba uważać, bo wiem, że tutaj zdarzały się jakieś kolizje, że autobus skręcając w lewo od prawej strony w godzinach, gdzie tutaj jakiś większy ruch był, tyłem zahaczył jakieś tam zaparkowane auto osobowe. Mówię, trzeba pamiętać zawsze o tym gabarycie autobusu, tak? Natomiast sama trasa w sobie jest prosta i krótka, ale przez te tutaj skrzyżowania ciaśniejsze, gdzie trzeba wypuszczać ten przód i uważać na tył, troszkę bardziej techniczne. I tyle woli komentarza dla linii 213.
Oczywiście to się pokrywa w obu kierunkach, więc nagranie w kierunku przeciwnym będzie pozbawione tego marudzenia mojego.